Dzień dobry, nazywam się Konrad Szychowski. Mam olbrzymią przyjemność wygłosić dla Państwa wykład pod tytułem Czym sami trujemy się na co dzień? Wykład ten realizowany jest w ramach projektu Przybij piątkę nauce dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Podczas tego wykładu opowiem Państwu w moim odczuciu najważniejsze informacje, najważniejsze rzeczy dotyczące ksenobiotyków i trucizn, które obecne są w środowisku. Wykład, który dla Państwa przygotowałem, podzieliłem na trzy części. W pierwszej części omówimy sobie najważniejsze pojęcia i takie zagadnienia, tematy związane z ogólnym działaniem trucizn środowiskowych, które później będziemy nazywać już bardziej fachowo. W drugiej części omówimy wybrane ksenobiotyki, wybrane trucizny. Oczywiście są w moim odczuciu subiektywnym najważniejsze. I na koniec podsumujemy sobie wszystkie informacje z dzisiejszego spotkania. Rozpocznijmy więc od pierwszej części, od informacji ogólnych. Powinniśmy zadać sobie takie pytanie, czym jest trucizna? To jest pytanie powtarzane od setek lat i jak stwierdził Paracelsus, wszystko jest trucizną i nic trucizną nie jest, bo truciznę czyni dawka. I tak naprawdę to stwierdzenie zamykałoby temat, bo gdy nad tym się głębiej zastanowimy, każda substancja obecna w naszym środowisku może być w pewien sposób czy w pewnych okolicznościach trucizną. Ale przechodząc już do meritum, jak możemy podzielić, jakie możemy wyróżnić trucizny? No takimi klasycznymi truciznami, które myślę każdy z Państwa zna, no jest chociażby alkohol etylowy, cyjanek, różnego rodzaju gazy bojowe, środki chemiczne, arszenik, nikotyna, ale drodzy Państwo, jak widzimy, znajdują się również na tej liście takie substancje jak jadki obasiane czy różne leki. I pojawia się pytanie, w takim razie, co jest tą trucizną? No, odwołujmy się do tej definicji wcześniejszej, przygotowanej czy opracowanej przez Paracelsusa. Wszystko jest trucizną, bo truciznę tak naprawdę czyni dawka. Tutaj moglibyśmy dopracować to stwierdzenie. Również sposób podania będzie nam czynił daną truciznę trucizną. I takim klasycznym przykładem jest chociażby jadki obasiane. Drodzy Państwo, jadki obasiane przyjmowane drogą doustną, czyli po prostu jeżeli spożyjemy zepsutą żywność, no zakończy się dla nas najprawdopodobniej śmiertelnie. Natomiast oczyszczony jad kiełbasiany stosowany jest chociażby w medycynie estetycznej czy kosmetologii jako tak zwany botoks do wygładzania zmarszczek mimicznych. No, podział myślę dla nas wszystkich dzisiaj nie jest tak bardzo interesujący, bo każdy z nas intuicyjnie wie, że trucizny możemy podzielić na zwierzęce, roślinne. To jest taki najbardziej bazalny, najbardziej podstawowy podział. Innym podziałem na środki gazowe, środki stałe, płynne. No i każdy z nas mógłby spokojnie wymienić kilka gazowych, kilka stałych, kilka płynnych, ale tak, żeby to systematyzować, no gazowym mogły być te różne wspomniane gazy bojowe, środki w aerozolach. Stałymi truciznami no, mogą być nasze leki. I znów się odwołam do definicji opracowanej przez Paracelsusa. Tą truciznę, toksynę czynić będzie dawka, czyli przyjmowane leki we właściwym stężeniu, we właściwej dawce będą dla nas korzystne, natomiast przyjmowane ponad miarę wywołać mogą niepożądane efekty uboczne. No i do płynnych no, zaliczyć możemy taką truciznę, który każdy z nas pewnie przyjmował, alkohol etylowy. No i jak wiemy, nadmierne spożywanie alkoholu także nam nie służy. Poniższy podział jest już bardziej, moglibyśmy nazwać naukowym, na substancje lipofilne i hydrofilne, a mówiąc tak bardziej ludzko, są to substancje lubiące tłuszcz bądź lubiące wodę. Czyli substancje lipofilne będą substancjami lubiącymi tłuszcze. I to jest dla nas dość istotna informacja w przypadku wielu trucizn. Oraz hydrofilne, czyli takie, które lubią wodę. To także dla nas ma niezwykle duże znaczenie, ponieważ substancje hydrofilne dużo łatwiej są przez organizm usuwane.
I drodzy Państwo, chciałbym tutaj wprowadzić pierwsze pojęcie, takie słówko, które, na którym będziemy bazować w późniejszej części prezentacji. Mianowicie jest to ksenobiotyk. Ostatnio to słowo, to pojęcie jest coraz modniejsze. Jest to niezwykle istotne, aby Państwo wiedzieli, co to znaczy, ponieważ wiele osób używa go nie w pełni wiedząc, co ono tak naprawdę znaczy. Jako ksenobiotyk możemy zdefiniować każdą substancję obcą dla naszego organizmu, która nie jest przez nasz organizm naturalnie produkowana. Czyli na przykład ksenobiotykiem nie będą witaminy, ponieważ witaminy są niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu i niektóre z witamin oczywiście są przez nas syntetyzowane. Natomiast ksenobiotykiem, czyli taką substancją, będzie nikotyna lub kofeina. Co jest bardzo istotne, definicja ksenobiotyku nie mówi, czy jest to substancja korzystna, czy niekorzystna, ponieważ chociażby powołując się tutaj na przykład kofeiny, kofeina zależnie od stężenia może wywoływać pewne korzystne działanie bądź działanie niekorzystne, a niewątpliwie kofeina jest ksenobiotykiem. Skąd biorą się trucizny i już może powiedzmy bardziej precyzyjnie, bardziej naukowo, te ksenobiotyki w naszym otoczeniu? No, przede wszystkim jest to przemysł chemiczny. Największa ilość tych ksenobiotyków to źródłem jest przemysł chemiczny i to bardzo szeroko rozumiany przemysł chemiczny, bo to nie tylko środki piorące czy środki dezynfekcyjne, ale również produkcja plastiku, produkcja ubrań, produkcja różnych środków chemicznych czy farmaceutycznych, bo poniekąd przemysł farmaceutyczny też może być powiązany z tym przemysłem chemicznym. Kolejną grupą jest oczywiście rolnictwo. I to jest zarówno rolnictwo jako produkcja nawozów sztucznych, jak i, drodzy Państwo, stosowanie i produkcja pestycydów, które wszystkie wiadomo są ksenobiotykami. Innym źródłem zanieczyszczeń jest produkcja energii. No, produkcja energii przede wszystkim mam tutaj na myśli spalanie paliw kopalnych. No to jest podstawowe źródło zanieczyszczeń, bo nie oczywiście zielona energia typu energia słoneczna czy energia wiatrowa, ale mam tutaj na myśli, tak jak już powiedziałem, przede wszystkim spalanie paliw kopalnych, ruch drogowy. No i co do tego, to myślę, że Państwo, każdy wie doskonale, że emisja spalin samochodowych jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym naszego kraju. Kolejnym, konsumpcja, a przede wszystkim produkcja opakowań. Bo sama konsumpcja oczywiście po części jest źródłem trucizn, produkcja żywności. Powiązane jest to oczywiście z rolnictwem, ale przez konsumpcję rozumiem, drodzy Państwo, tutaj w tej prezentacji produkcję opakowań. Jeżeli się nad tym głębiej zastanowimy, wiele produktów żywnościowych jest pakowane w wiele opakowań, tak jakby można powiedzieć, różnego poziomu. Serki topione w wiele warstw plastiku, różne produkty w wiele różnych warstw opakowujących, więc to przyczynia się do produkcji olbrzymiej ilości produktów takich odpadowych, odpadów. I najważniejszym, i to może Państwa zaszokuje, najważniejszym źródłem trucizn środowiskowych i obecnym od zarania dziejów, od zarania ludzkości naszego gatunku, istnienia naszego gatunku, są, drodzy Państwo, procesy naturalne. Między innymi pożary, ale również wybuchy wulkanów i inne procesy obecne w biosferze. Dlaczego mówię, że są one najważniejsze? Pożary, jak i wybuchy wulkanów są w stanie dostarczyć niewyobrażalne wręcz ilości ksenobiotyków trujących gazów i między innymi dioksyn. Dioksyny są produktami powstającymi w wyniku palenia. I, drodzy Państwo, historycznie jest to najstarsze źródło i produkujące największe ilości tych substancji. Oczywiście my jako gatunek ludzki przyćmiliśmy niejako już przyrodę naszym przemysłem chemicznym czy petrochemicznym, ale do XIX wieku procesy naturalne były najistotniejsze.
O czym będę dzisiaj mówił, na czym się dzisiaj skupimy? Dzisiaj, drodzy Państwo, skupimy się przede wszystkim na konsumpcji i rzeczach związanych z produkcją opakowań, z produkcją poniekąd śmieci, bo, drodzy Państwo, my jako świadomi konsumenci możemy na ten etap w największym stopniu wpływać. Na pozostałe oczywiście też w większy bądź mniejszy sposób wpływać możemy, a przynajmniej powinniśmy próbować. Natomiast ten konsumpcja i na nim się będziemy skupiać dzisiaj, najbardziej zależy od nas, od każdego z nas. Jakie są więc dodatki do plastiku? No bo te produkty, które my stosujemy, składają się w większości z plastiku, z tworzyw sztucznych, z różnego rodzaju chemikaliów. Jakie są to dodatki do plastiku, o których chciałbym Państwu powiedzieć? Plastik, jako taka substancja bardzo bogata, zawierająca różne składniki, może mieć w swoim składzie antyoksydanty, czynniki antystatyczne, aby nie elektryzował się, barwniki, bo jak się każdy z nas zastanowi, tworzywa sztuczne występują w każdym dowolnym kolorze i w różnych odcieniach, wypełniacze, aby dany plastik czy dane tworzywo sztuczne przybrało odpowiednią formę, opóźniacze palności. Co to są opóźniacze palności? Tutaj to słówko jest zaznaczone na czerwono, nieprzypadkowo, ponieważ o opóźniaczach palności czy opóźniaczach palenia, bo to są synonimy, będę Państwu opowiadał w kolejnej części naszej prezentacji. I opóźniacze palenia są to takie substancje, które mają stworzyć czy sprawić, aby nasz plastik czy nasze tworzywo sztuczne niechętnie się paliło. Może Państwo tego nie wiecie, ale tworzywa sztuczne z natury, takie można powiedzieć surowe, z brakiem dodatków czy jakichś domieszek, bardzo chętnie, bardzo łatwo się palą. I drodzy Państwo, te opóźniacze palności, a najważniejszym i takim najliczniejszym, najczęściej stosowanym jest tetrabromobisfenol A i tutaj jest skrót, to jest TBPA. Jest substancją właśnie dodawaną, aby ten proces palenia czy tą palność ograniczyć. Kolejnymi dodatkami, o których będziemy dzisiaj sobie mówić, są czynniki zmiękczające, tak zwane plastyfikatory. Plastyfikatory, oprócz takich właściwości właśnie zmiękczających nasz plastik, aby on nie był kruchy i twardy, aby był taki miękki, elastyczny. Każdy sobie teraz wyobrazi taką butelkę. To mamy butelkę miękką, ona nie jest twarda, sztywna, tylko taka plastyczna, możemy ją zgniatać. To te plastyfikatory, drodzy Państwo, zmiękczacze, są bardzo taką bogatą grupą, bo do tych plastyfikatorów możemy zaliczyć ftalany, polifenole i bisfenol A. I te dwa zaznaczone związki znów będą dzisiaj omawiane. Będziemy sobie je omawiać w dalszej części. Ftalany sobie omówimy oraz bisfenol A. Te związki pojawiać się będą również w innych tworzywach, nie tylko w plastiku, ale to w części szczegółowej dokładnie będzie wyjaśnione. Ostatnią grupą substancji chemicznych obecnych w plastiku są środki bakteriobójcze. Drodzy Państwo, teraz epidemia koronawirusa spowodowała, że konserwanty i środki bakteriobójcze jeszcze liczniej niż wcześniej dodawane są do tworzyw sztucznych i plastiku. Obecnie można znaleźć różnego rodzaju tworzywa sztuczne, ławki w parku, można znaleźć deski do krojenia, takie kuchenne, różne rączki w nożach kuchennych, zawierające środki czy substancje bakteriobójcze. I najsławniejszą i najważniejszą taką substancją jest triklosan. Jest on tak niezwykle ważny, ponieważ jest najsilniejszym środkiem bakteriobójczym o stosunkowo niewielkim wpływie na organizm człowieka, ale tak jak już Państwo widzicie, czerwone słowa sugerują, że będę o tym dalej mówił, więc ten triklosan zostawmy sobie na potem. To te wszystkie substancje, o których powiedziałem, tak licznie tutaj wymienione, niestety, dla nas jako ludzi niestety, niesamowicie łatwo uwalniają się z tworzyw sztucznych i plastiku. I to jest dla nas bardzo, bardzo zła informacja i również będę o tym Państwu dalej opowiadał. Musimy wprowadzić również takie dwa pojęcia, mianowicie akumulacja i biomagnifikacja. To są pojęcia związane z taką ekologią czy
czy można powiedzieć, no takim właśnie szerszym ekologicznym światopoglądem, ale w naszym rozważaniu są niezwykle istotne, ponieważ pojęcie akumulacji i biomagnifikacji uświadomi Państwu, że co prawda niewielkie ilości tych ksenobiotyków wydostają się z plastiku i niewielkie dostają się do naszego organizmu, ale bardzo kolokwialnie i brzydko mówiąc, czas robi swoje i im dłużej mamy ekspozycję na dane substancje i im wyżej jesteśmy w łańcuchu troficznym, tym niestety gorzej dla naszych ciał, dla naszych organizmów. Jako podstawę i taką bazę tej piramidy, tego łańcucha troficznego, no stanowią rośliny. Rośliny są u podstawą wszystkich piramid ekologicznych. I rośliny pochłaniają relatywnie niewielkie ilości ksenobiotyków i toksyn, które się dostają do ich organizmów. Tutaj na równi z roślinami moglibyśmy postawić również wodę, ponieważ w wodzie ksenobiotyki no, również są w dość małej ilości, są bardzo rozrzedzone, rozcieńczone, więc tutaj moglibyśmy napisać rośliny łamane przez środowisko wodne czy woda. Troszeczkę wyższe stężenie tych ksenobiotyków i substancji trujących jest w zwierzętach roślinożernych. No, z jednej strony zwierzęta roślinożerne żyją dłużej niż rośliny, szczególnie rośliny jednoroczne, którymi się żywią, jakieś trawy czy rośliny łąkowe. Z drugiej strony zwierzęta roślinożerne, oprócz tego, że jedzą rośliny i zbierają w swoim ciele to, co rośliny zgromadziły, czyli akumulują te substancje, to z drugiej strony przyjmują oczywiście wodę, bo zwierzęta roślinożerne piją, czyli tutaj ta ilość tych ksenobiotyków rośnie, czyli dochodzimy do pojęcia biomagnifikacji, czyli biowzmocnienia. Na wyższym poziomie tych toksyn, tych trucizn jest wyżej. Na wyższym poziomie stoją zwierzęta mięsożerne. No oczywiście zwierzęta mięsożerne, tak jak Państwo wiecie, żywią się zwierzętami roślinożernymi, czyli tutaj ta ilość tych ksenobiotyków, tych toksyn będzie jeszcze większa. Nad zwierzętami roślinożernymi i mięsożernymi stoi oczywiście człowiek. No ale drodzy Państwo, no my zwierząt mięsożernych no raczej nie zjadamy, to jest można powiedzieć rzadkość. My się żywimy roślinożercami, ale drodzy Państwo, w naszych ciałach ksenobiotyki osiągają bardzo duże czy wysokie stężenie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, a przede wszystkim, drodzy Państwo, naszą długością życia. My jako gatunek w porównaniu do innych zwierząt czy innych organizmów żywych żyjemy bardzo długo. No, ludzie osiągają wiek 80, 90, niektórzy 100 i więcej lat. I przez tak długi czas my w naszych ciałach gromadzimy olbrzymie ilości ksenobiotyków i one niestety w większości pozostają z nami na całe życie. Oczywiście są pewne sposoby ich usunięcia, ale to również nie wybiegajmy przed szereg, będzie omówione. Jak Państwo zwrócili uwagę, na szczycie tej piramidy dalej brakuje jednego elementu. I tutaj ten element zapełniają dzieci. No oczywiście dzieci nie żywią się mięsem czy ciałem dorosłych, no może z wyjątkiem dzieci karmionych piersią. I tutaj tak przewrotnie, specjalnie te dzieci są jako czubek tej piramidy i one są to jako ten czubek piramidy z dwóch powodów. Po pierwsze, drodzy Państwo, matka karmiąca piersią, gdy karmi to dziecko swoim mlekiem, oczyszcza swój organizm z wielu ksenobiotyków zawartych w tłuszczu. Jak pamiętacie Państwo początek prezentacji, poruszyłem takie słowo, mianowicie lipofilność, czy substancje lipofilne. Substancje lipofilne bardzo łatwo rozpuszczają się w tłuszczu. No, mleko kobiety karmiącej jest bogate w tłuszcz. No i niestety matki karmiące bardzo często, jeżeli jest to dziecko pierworodne, oczyszczają swój organizm z wielu ksenobiotyków i niestety te dzieci są tymi ksenobiotykami bardzo często zatruwane. Więc tutaj już pojawia się taka pewna informacja. No, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci były zdrowe, to nie żywimy je zdrowo. Oczywiście to też jest niezwykle istotne, ale musimy o tym pomyśleć jeszcze przed, no nawet poczęciem. Ale to dojdziemy do tego.
Druga przyczyna, dlaczego te dzieci są na szczycie piramidy, to to, że, drodzy Państwo, dzieci mają dużo słabiej rozwinięty system detoksyfikacji, czyli usuwania tych ksenobiotyków i usuwania substancji toksycznych z organizmu, więc pod tym względem są słabsze niż dorośli, ponieważ w dzieciństwie i w trakcie rozwoju ten system detoksyfikacyjny, a przede wszystkim enzymy pracujące czy występujące w wątrobie muszą uzyskać pełną wydajność i wątroba musi się w pełni ukształtować. Więc te dzieci celowo są tutaj na tym szczycie jako najbardziej podatne czy najbardziej wrażliwe na ksenobiotyki i niestety mogące najwięcej tych ksenobiotyków akumulować, bo niektóre z nich przenikać mogą przez łożysko. Czyli zjawiskiem akumulacji nazwiemy gromadzenie, natomiast biomagnifikacją nazwiemy wzmacnianie, czyli w każdym wyższym poziomie będzie tych ksenobiotyków coraz więcej. Jak ksenobiotyki dostawać się do nas, do naszych ciał mogą? Jak one się dostają do naszych ciał? No, mamy trzy podstawowe drogi. Myślę, że intuicyjnie Państwo wiecie, jakie to drogi. Mianowicie może być to droga oddechowa. Możemy przez wziewnie wdychać ksenobiotyki. No, tutaj takim przykładem będzie dym papierosowy, ale oczywiście również mogą być to spaliny samochodowe czy chociażby smog powstający przy paleniu w piecach. Drogą skórną. No, drogą skórną będą się dostawać przede wszystkim substancje, które świadomie naniesiemy na swoje ciało. Czyli różnego rodzaju substancje zawarte w kosmetykach. No i trzecią drogą jest droga pokarmowa i tutaj oczywiście będą takie substancje, które obecne są najczęściej albo w wodzie pitnej, albo w żywności. No tutaj też przewrotnie zamieściłem taką zdrową żywność, bo nie zawsze niestety tak pięknie wyglądające rośliny czy warzywa są dla nas zdrowe. Jakie możemy bardziej szczegółowo ksenobiotyki już tak bardziej systematyzując tą wiedzę wymienić? No, w drodze oddechowej to mamy te spaliny, dym, pył, różnego rodzaju cząsteczki stałe. No tutaj, jeżeli chodzi o cząsteczki pyłowe czy cząsteczki stałe, częściowo, sprawę załatwiają maseczki. To jest oczywiście częściowe załatwienie problemu, bo oczywiście nie zawsze możemy w tej maseczce przebywać. Drogą skórną, no, na drogę skórną tutaj mamy bardzo duże pole do manewru i do popisu, no bo możemy teoretycznie kosmetyków nie stosować, ale pojawia się takie pytanie, czy w takim razie nie myć zębów, no bo częściej jest to przez błonę śluzową wchłanianie pasty do zębów, czy na przykład nie dbać o skórę przed snem, nie smarować się kremem na zmarszczki, no też pojawiają się pewne wątpliwości. Jeżeli tak, to czytajmy świadomie etykiety, ale to oczywiście jest utrudnione. Niektóre substancje gazowe mogą również, drodzy Państwo, przenikać przez skórę, ale jest to problem, można powiedzieć, marginalny. Możemy na potrzeby naszych tej dywagacji ten problem na razie zarzucić i go nie eksplorować. No, najistotniejszą drogą i najtrudniejszą do uniknięcia jest dostawanie się ksenobiotyków poprzez żywność. No, największej ilości ksenobiotyków będziemy przyjmować z pokarmem, i to jest największy problem każdego konsumenta, bo jak obronić się przed czymś, na co nie mamy de facto wpływu? No, gdybyśmy chcieli w pełni świadomie się żywić, musielibyśmy mieć w domu laboratorium chemiczne i analizować szczegółowo każdy kęs czy każdy pokarm, który chcemy przyjąć, bo nie zawsze nawet producenci żywności są świadomi tego, co ona zawiera, ponieważ wiele ksenobiotyków dostaje się przypadkowo w trakcie produkcji do produktu, który finalnie powstaje. I ostatnim pojęciem, które chciałbym Państwu wprowadzić dzisiaj, są tak zwane endocrine disrupting chemicals, czyli po polsku byśmy powiedzieli, tak można to przetłumaczyć, związki zaburzające hormonalną równowagę organizmu. I te związki, jest to bardzo szeroka grupa substancji, nie jest to jedna substancja, tylko jest to grupa substancji bardzo wielu różnych, które dostając się do naszego organizmu, zaburzać będą hormonalną równowagę naszego organizmu. I jak już wprowadziłem takie mądre pojęcie, czyli te hormonalne zaburzacze, czy te hormonalne dysruptory, jak niektórzy mówią,
Czym one są? No, drodzy Państwo, to są wszystkie praktycznie ksenobiotyki, które spotykamy. Praktycznie każdy ksenobiotyk w jakiś sposób zaburza hormonalną równowagę organizmu. Oczywiście nie działają one wszystkie na te same hormony, bo różne ksenobiotyki działać będą na różne układy hormonalne. Natomiast gdy się nad tym zastanowimy, tak sobie zamkniemy oczy i pomyślimy, jak wiele jest ksenobiotyków, to nasz organizm, można powiedzieć, wariuje. Kolokwialnie, może jest to kolokwialnie powiedziane, ale tak praktycznie dosłownie jest. Te ksenobiotyki powodują, że nasz organizm nie wie, co ma w danej chwili robić i zaczyna zachowywać się w sposób dziwny, czasem nieprzewidywalny. I niektórzy naukowcy opisali to w ten sposób, że związki naśladujące hormonalne, te naturalne hormony czy hormonalnie czynne substancje przekazują złą informację w złym miejscu i w złym czasie. I to jest niezwykle istotne, ponieważ stąd bierze się bardzo wiele zaburzeń endokrynologicznych i bardzo wiele współczesnych problemów i chorób cywilizacyjnych, z którymi boryka się współczesne społeczeństwo. Jak te wszystkie ksenobiotyki i hormonalne zaburzacze działają? No, drodzy Państwo, hormonalne zaburzacze i te ksenobiotyki muszą połączyć się z jakimś receptorem. Jak już powiedziałem przed chwileczką, różne ksenobiotyki będą mieć różne receptory. Oczywiście nie są to receptory specjalnie dla ksenobiotyków czy dla danych toksyn, ale te ksenobiotyki czy toksyny przypominają pewne hormony obecne w naszym ciele i łączą się z receptorami czy substancjami, czy różnymi szlakami hormonalnymi w naszych ciałach, zaburzając je i wywołując różne skutki zdrowotne. Jak to się może odbywać? Dany ksenobiotyk, przyłączając się do receptora, może albo go aktywować, wywołując taką samą odpowiedź jak jego naturalny ligand, czyli moglibyśmy powiedzieć naturalny hormon, może wywołać taką samą odpowiedź, może wywołać słabszą odpowiedź niż naturalny ligand, bądź może tą odpowiedź całkowicie zablokować. Jest to niezwykle istotne, bo wszystkie te ksenobiotyki, tak jak sama nazwa mówi, zaburzają, to są endokrynne zaburzacze, zaburzają funkcjonowanie organizmu. Bo jeżeli w naszym organizmie potrzebna jest jakaś sekwencja zdarzeń, potrzebne są odpowiednie hormony, a pojawią się nagle z żywności czy z kosmetyków substancje, które naśladują hormony inne bądź te same, wprowadzają chaos w naszym organizmie i nasz organizm tak naprawdę nie wie, co ma w danej chwili robić. I prowadzi to niestety do bardzo, bardzo wielu patologii. Jak to się dzieje, jak one działają, gdzie one w ogóle działają? No, drodzy Państwo, wszystkie te substancje działają tak jak hormony, czyli działać będą na poziomie molekularnym w komórce. Zaczyna się wszystko od komórki. Każdy z ksenobiotyków nie działa od razu na cały organizm, tylko to się wszystko zaczyna u podstaw, głęboko, głęboko w komórce. Każdy z tych ksenobiotyków działać będzie na syntezę różnych endogennych hormonów, będzie działać na metabolizm komórki i poprzez interakcje z różnymi receptorami i szlakami metabolicznymi będzie tą funkcję komórki zaburzać. Oczywiście komórki są podstawą budowy organizmu, z komórek składają się tkanki. Czyli jeżeli komórka jest zaburzona, to tym samym funkcja tkanki jest zaburzona. A jeżeli funkcja tkanki jest zaburzona, dochodzi do zaburzenia funkcjonowania całego organizmu i finalnie rozwijają się różnego rodzaju zmiany w całym organizmie. Kiedy działają ksenobiotyki? Ten schemat pięknie pokazuje, drodzy Państwo, że ksenobiotyki działają od momentu poczęcia. Od momentu poczęcia, a niektórzy autorzy mówią nawet, że wcześniej. Tutaj mamy plemnik i komórkę jajową, gamety. I jak widzimy, już przed poczęciem niektóre ksenobiotyki, czyli tutaj mamy napisane ftalany i bisfenol A, mogą rozpocząć swoje działanie, mogą wpływać na materiał genetyczny plemnika i komórki jajowej, a tym samym na później powstający organizm. No tutaj na etapie ciąży, wczesnego życia i później na etapie życia dorosłego różne ksenobiotyki mogą w tych etapach działać. Oczywiście tutaj jest tak symbolicznie zaznaczone, że ftalany czy bisfenol A działa na etapie gamet, bo te ksenobiotyki działają przez całe życie, ale tutaj tak najwięcej badań jest oczywiście w tym etapie pierwszym.
Jak możemy podsumować tą całą część, o której sobie teraz powiedzieliśmy? Drodzy Państwo, ksenobiotyki i te toksyny środowiskowe działają niestety w bardzo niskich stężeniach i ktoś mi powiedział, no to super, bardzo małe stężenia, mniejsze niż hormony naturalne, ale drodzy Państwo, stężenia są bardzo niewielkie, ale dostają się do naszego organizmu latami. Ekspozycja latami, to co powiedziałem, że my jako gatunek żyjemy bardzo długo, no w pewnym momencie osiąga swój punkt kulminacyjny i to też nie jest przypadkowo, że najwięcej przypadków nowotworów czy różnych chorób spotyka nas właśnie w wieku podeszłym. Oczywiście nowotwory są bardzo bogatą grupą i tam jest wiele przyczyn tej choroby, choroby nowotworowej, ale jedną z nich jest oczywiście akumulacja ksenobiotyków przez całe nasze życie. No i niestety wiele z tych ksenobiotyków, to może jest trochę słaby punkt jak na podsumowanie, ma niezbadany mechanizm działania. No, ksenobiotyki akumulują się w naszym organizmie latami, ale my tak naprawdę nie wiemy, jak one działają. Są pewne wyniki badań dokonane na zwierzętach czy wykonane na zwierzętach, ale no niestety nie są one jednoznaczne i muszą Państwo pamiętać, że nie zawsze wyniki badań mogą być w pełni przeniesione ze zwierząt na ludzi. No tutaj znów odwołam się do naszego wieku. No człowiek żyjący 80 lat no nie może być porównywalny do myszki laboratoryjnej, która żyje rok. No tutaj ten poziom akumulacji substancji jest całkowicie inny. Teraz chciałbym, drodzy Państwo, przejść do drugiej części prezentacji i tutaj scharakteryzuję najważniejsze, w moim oczywiście subiektywnym odczuciu, ksenobiotyki. One są bardzo istotne z różnych przyczyn i postaram się uzasadnić ten wybór podczas omawiania każdego z nich. Rozpoczniemy od bisfenolu A. Bisfenol A jest historycznie jednym z najstarszych ksenobiotyków, znaczy najstarszych pod względem badania. Jednym z najdłużej badanych, to jest może dobre słowo, najdłużej badanym ksenobiotykiem i jednym z najlepiej poznanych. Są oczywiście inne, ale ten jest niezwykle istotny pod tym właśnie względem. Może jego cechy fizyczne nie są dla nas tak bardzo istotne, ale chciałbym podkreślić pewne jego właściwości. Mianowicie jest białym proszkiem, zazwyczaj jest białym proszkiem i ma taki szpitalny, chemiczny zapach. To może tyle z tych właściwości chemicznych. I chciałbym, żeby Państwo w tym momencie tutaj zwrócili uwagę na jego strukturę chemiczną, bo to w podsumowaniach będzie nam ta struktura do pewnych porównań potrzebna. Gdzie bisfenol A jest i był stosowany? No, był stosowany jako plastyfikator w wielu tworzywach sztucznych. Dlaczego mówię był, a czasem mówię jest? Drodzy Państwo, bisfenol A został zakazany w Unii Europejskiej do stosowania w produktach dla dzieci. To się będzie wiązać z tym, co powiem za chwileczkę o jego niepożądanych skutkach działania, no, ale możemy już powiedzieć, że w Unii Europejskiej bisfenolu A się nie stosuje i nie powinno się stosować w produktach mających kontakt z żywnością i mających kontakt z dziećmi. Ale, tak jak mówię, może być stosowany w krajach spoza Unii i na przykład w Chinach nie ma żadnych zakazów i obostrzeń stosowania bisfenolu A w zabawkach czy w produktach z tworzyw sztucznych. No, jakie są jego właściwości tych produktów z bisfenol A? No, produkty są miękkie, no, jako plastyfikator właśnie do tego jest potrzebny, przyjemne w dotyku. Jakie są właściwości, czy jakie cechy wykazuje w przypadku organizmów żywych? No, bardzo istotną informacją jest to, że bisfenol A działa podobnie do estrogenów. I to już jest informacja dla nas, drodzy Państwo, niepokojąca. Bo estrogeny są żeńskimi hormonami płciowymi i jeżeli związek działa jak estrogeny, no możemy się już niepokoić, bo może w ten sposób wpływać na równowagę hormonalną organizmów i tą równowagę hormonalną zaburzać. A pamiętacie Państwo, że ksenobiotyki uwalniane są latami. Wykazano, że bisfenol A
wywołuje różnego rodzaju zaburzenia płciowe, zaburzenia różnicowania płci u zwierząt, zaburzenia dojrzewania płciowego, wywołuje otyłość u myszy laboratoryjnych i sprzyja niestety rozwojowi nowotworów, szczególnie raka piersi i raka prostaty. No, są to nowotwory hormonozależne, więc z tego punktu widzenia nas to nie powinno dziwić, no bo jeżeli działa jak hormon, no to nowotwory hormonozależne będzie stymulował do wzrostu. Jeżeli chodzi o układ nerwowy, bo mnie najbardziej osobiście interesuje układ nerwowy, wykazano, drodzy Państwo, że bisfenol A zaburza takie, można powiedzieć, emocje czy zachowania związane z emocjami u zwierząt i u ludzi. Korelowano wysoką zawartość bisfenolu A w moczu z dużą agresją u samic i u dziewczynek. Dlaczego jest tutaj celowo to rozróżniono? Oczywiście u samic, bo badania były robione na zwierzętach laboratoryjnych, natomiast u dziewczynek mam tutaj na myśli badania w szkołach amerykańskich, gdzie u nastolatków korelowano zawartość tego bisfenolu w moczu z wysoką agresywnością właśnie dziewczynek w tych szkołach średnich. Co ciekawe, różnicuje, przynajmniej niweluje behawior płciowy między płcią żeńską i męską. To były badania na myszach i szczurach. I tutaj, jak Państwo widzicie, wykazano, że wpływa również na ilość komórek w różnych obszarach mózgu. Tutaj w górnym panelu mamy samicę i jak widzimy, wzrastające stężenie bisfenolu A powoduje zmniejszenie ilości komórek w pewnych obszarach mózgu. U samców te zmiany nie są aż tak istotne, ale również następują. Co ciekawe, wykazano również, że bisfenol A wpływa konkurencyjnie, czy działa konkurencyjnie do estradiolu, czyli naturalnego hormonu, naturalnego steroidu, i zaburza jego działanie. Estradiol występuje zarówno w mózgu kobiet, jak i mężczyzn, i w mózgu estradiol jest potrzebny do prawidłowego wzrostu neuronów i prawidłowego wzrostu komórek. I wykazano, że w przypadku małp bisfenol A zaburza wzrost neuronów, czyli można powiedzieć pogarsza właściwości czy funkcjonowanie układu nerwowego, tak już bardzo upraszczając te badania, które tutaj przytaczam. No więc jaki mamy problem z bisfenolem A, jeżeli bisfenol A jest zakazany? No, w Unii Europejskiej bisfenol A jest zakazany i wiele produktów szczyci się takim znaczkiem bisfenol A free, czyli wolne od bisfenolu A. Ale drodzy Państwo, firmy chemiczne czy przemysł chemiczny jest bardzo sprytny i jeżeli coś jest zakazane, to szybko szukają obejścia danego problemu i opracowano wiele pochodnych bisfenolu A, zastępując atom węgla jakimś innym atomem i w ten sposób opracowano bisfenol S, który atom węgla tutaj w tym miejscu ma zastąpiony atomem siarki, dlatego mamy bisfenol S. Niestety również bisfenol S jest toksyczny i to potwierdzono na Daniorerio. Daniorerio jest taką bardzo popularną rybką akwariową i neurobiolodzy bardzo lubią te rybki, bo można stosunkowo tanio takie zwierzę laboratoryjne utrzymywać w pracowni. Kolejną grupą, to bardziej tak powiemy grupą właśnie, bo to jest wiele różnych substancji, są ftalany. Ftalany są bardzo bogatą grupą związków. Wszystkie mają bardzo podobne właściwości, więc bardzo brzydko mówiąc załatwię je kilkoma slajdami grupowo. Mianowicie tutaj mamy ich wzór ogólny. Taki jest ogólny wzór ftalanów. Tutaj mamy dwa przykładowe ftalany, o których jest najwięcej badań, czyli DHP i DBP. I te ftalany mają z grubsza podobne właściwości chemiczne. One nie są dla nas tak istotne, bo chciałbym się skupić na właściwościach biologicznych, ale gdzie one występują? No, każda z pań codziennie zapewne aplikuje sobie kilka dawek ftalanów, poprawiając szminkę, ponieważ ftalany są dodawane jako plastyfikator do szminki i bardzo łatwo czy ułatwiają rozpuszczanie się różnych elementów i przygotowania takiej szminki.
również w farbach, no nie tyle takich do ciała czy do kontaktu ze skórą, ale również w takich ciałach, można powiedzieć, w farbach przemysłowych również są wtalony stosowane. I oczywiście w różnego rodzaju dezodorantach czy środkach zapachowych. Jak wtalany wpływać mogą, czy wpływają na nasze ciała? Wiele badań pokazuje, że zaburzają one układ rozrodczy. Dojrzewanie układu rozrodczego zaburzają proces dojrzewania płciowego. Podobnie jak bisfenol A, wywołują wcześniejsze dojrzewanie, mogą wywołać poronienia, przedwczesne porody. I co ciekawe, tutaj już jest więcej badań korelujących obecność wtalanów z występowaniem alergii, astmy i nowotworów. No oczywiście występowanie nowotworów wątroby czy nerki wykazano przede wszystkim na zwierzętach laboratoryjnych. Jak wtalany wpływać mogą na układ nerwowy? No, tak jak już powiedziałem, mnie układ nerwowy najbardziej interesuje, ale najciekawszym tutaj punktem jest ten ostatni, mianowicie wysoki poziom wtalanów zaobserwowano u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, czyli tak kolokwialnie mówiąc, czy skrótowo mówiąc, z ADHD. Czyli dzieci takie nadpobudliwe miały w swoim moczu wyższą ilość czy wyższą zawartość różnego rodzaju wtalanów. Jak wtalany działać mogą na mózg? To jest też niezwykle istotne. I tutaj chciałbym wprowadzić takie dwa pojęcia, mianowicie proliferacja i apoptoza. Bo w różnych mediach one się często pojawiają i chciałbym, żeby Państwo mieli pełną świadomość znaczenia tych słów. Więc proliferacją możemy nazwać proces, w którym z jednej komórki powstają kolejne jej klony. Moglibyśmy to tak uprościć, powiedzieć, że to jest namnażanie, czy zwielokrotnianie, czy powielanie jednej komórki, jest to proliferacja. Bardzo często słowo proliferacja pojawia się w kontekście choroby nowotworowej czy nowotworów, więc tutaj mogą mieć Państwo dobre skojarzenia, jeżeli tak Państwo kojarzyli to słowo. Natomiast apoptoza jest to aktywna śmierć komórki. Jedni ją nazywają programowaną śmiercią komórki. To nie jest do końca celne określenie, bo programowanych śmierci komórki jest wiele, ale już doprecyzowując to pojęcie, to jest można powiedzieć programowana i wymagająca nakładu energii śmierć komórki, czyli ona przebiega w pewnych określony sposób. I tak, te dwa wtalany, najbardziej popularne, najbardziej interesujące, nasilają proliferację astrocytów. Jest to jedna z populacji komórek w mózgu. Jest to niezwykle istotne, bo zaobserwowano, że te wtalany, generalnie już wrzucając wszystkie do jednego wora, mogą być odpowiedzialne za rozwój glejaków, czyli nowotworów mózgu. Z drugiej jednak strony, te same wtalany nasilają apoptozę, czyli śmierć neuronów, czyli komórek, które odpowiedzialne są za to, kim jesteśmy, za procesy myślowe i przebieg procesów intelektualnych w naszych umysłach. I również pojawiają się pewne prace, które korelują dużą ilość ksenobiotyków z rozwojem czy zwiększeniem występowania różnego rodzaju chorób neurodegeneracyjnych. Kolejnym związkiem, mnie osobiście najbardziej interesującym, jest triklosan. O triklosanie, drodzy Państwo, może być teraz dość głośno z powodu między innymi sytuacji epidemicznej, ponieważ jest to bardzo dobry środek dezynfekcyjny i bakteriobójczy. No, właściwości również nas może nie interesują, no może z wyjątkiem tych ostatnich, czyli bakteriobójczy, antyseptyczny czy wykazujący działanie przeciwzapalne. Strukturę, przypominam, zwróćmy uwagę na strukturę, jest trochę podobna do wcześniejszych. I gdzie on jest, występuje, gdzie jest stosowany? No przede wszystkim w medycynie, do działania powierzchniowego. Tutaj nie chcę żadnych produktów konkretnych podawać, ale są pewne specyfiki, które dostępne w aptekach, które zawierają większą ilość triklosanu. Dlaczego mówię większość? Obecnie Unia Europejska zakazuje dodatków triklosanu w większej ilości niż 0,3%. To jest niezwykle istotne. Ale są produkty dostępne w aptekach, mogące mieć więcej, nawet do 2%. Triklosan jest najlepiej działającą substancją przeciwko gronkowcowi złocistemu.
Więc tam w takim leczeniu powierzchniowym jest stosowany. W przemyśle tekstylnym możecie Państwo znaleźć artykuł opisujący dodatek triklosanu do na przykład odzieży dla sportowców, w dodatku do tworzyw sztucznych, no, te wspomniane na wstępie rączki, czy uchwyty do noży, czy deski do krojenia. No i oczywiście jest niezastąpiony w przypadku kosmetyków, w przypadku szamponów, szminek, pudrów. Dlaczego? Drodzy Państwo, jest to najlepszy środek przeciwbakteryjny, więc utrudniać będzie psucie tych produktów. Takie produkty z dodatkiem triklosanu nie będą się psuły, ponieważ bakterie nie będą chciały się w takim środowisku rozwijać. I teraz najważniejsze informacje odnośnie triklosanu, bo one są niezwykle ciekawe. Mianowicie pod wpływem chloru, czyli takiej wody chlorowanej, przekształcany jest w chloroform, więc gaz potencjalnie niebezpieczny. Natomiast pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, takiego promieniowania UV, triklosan przekształcany jest do dioksyn, czyli najstarszych znanych ludzkości toksyn. Silnie działa na organizmy wodne, silnie toksycznie. Niestety triklosan akumuluje się w mleku, we krwi, może być stwierdzany i jest stwierdzany w komórkach i ludzkich tkankach, w mózgu również. I to są informacje bardzo niepokojące. Odwołuję się tutaj do tego, co powiedziałem wcześniej, że kobieta karmiąca może razem z mlekiem, no niestety, różnego rodzaju ksenobiotyki przekazywać swojemu potomstwu. Jest częściowo metabolizowany i wydalany, i to jest dobra informacja. Natomiast niestety wykazuje działanie karcynogenne czy pronowotworowe, może przyspieszać niektóre nowotwory, szczególnie nowotwory hormonozależne, bo tak jak większość ksenobiotyków, wykazuje właściwości tego endokrynnego zaburzacza. Jak triklosan, drodzy Państwo, wpływa na organizmy żywe? No, tak jak większość tych substancji, o których mówiłem, tych ksenobiotyków, będzie wpływał na apoptozę czy na proliferację komórek w różnych częściach ciała, w różnych tkankach i może skutkować poważnymi, bardzo poważnymi wręcz zaburzeniami. Natomiast tutaj ostatnie słowo czy ostatni punkt jest najistotniejszy. Brakuje niestety pogłębionych badań. No, triklosan jest substancją bardzo intensywnie badaną, ale badania niestety nie są głębokie, ponieważ z racji jego bardzo specyficznych właściwości, ponieważ jest idealnym środkiem dezynfekcyjnym, najlepszym, niestety są to badania niewygodne i niechętnie publikowane, no ponieważ czymś musimy dezynfekować chociażby trudno gojące się rany, szczególnie, że wiele szczepów bakterii staje się antybiotykoopornymi. Ostatnią substancją, którą chciałbym poruszyć dzisiaj, jest tetrabromobisfenol A. Dlaczego taka substancja się tutaj pojawia? Opóźnia odpalenia. Większość z Państwa wie doskonale, jak pachnie tetrabromobisfenol A. Mianowicie tetrabromobisfenol A pachnie takim nowym plastikiem. Jeżeli Państwo otworzyli kiedyś komputer, jakiś laptop nowy, telewizor, no to właśnie taki chemiczny, plastikowy zapach, to jest zapach tetrabromobisfenolu A. Ponieważ ta substancja dodawana jest do produkcji płyt, na których są zamocowane podzespoły, do plastiku jest dodawana i ma za zadanie opóźnić czy spowolnić proces palenia, żeby rozgrzewający się plastik czy rozgrzewające się tworzywo sztuczne nie zapaliło się. No oczywiście też w produkcji odzieży ochronnej jest dodawany, ale no myślę, że większość z Państwa nie pracuje jako strażacy, więc to raczej kontaktu z tą substancją nie macie na co dzień, jeżeli chodzi o właśnie środowisko pracy. Jak ten tetrabromobisfenol działa? Pierwsze zdanie jest, czy zwrot jest najistotniejszy. TBPA, czyli ten tetrabromobisfenol A, przekształcany jest do bisfenolu A. I to jest informacja tragiczna, bo tak, z jednej strony bisfenolu A nie możemy stosować w Unii Europejskiej, jest zakazany w plastiku, aby nas chronić, ale z drugiej strony, wdychając powietrze, w którym jest zawarty tetrabromobisfenol A, bisfenol A po części w naszych ciałach się pojawia, bo ten związek, ta BPA, jest przekształcany do bisfenolu. Więc no, informacja bardzo, bardzo niepokojąca.
No, wykazano, tak jak w przypadku wszystkich wcześniejszych, że wykazuje niestety działanie bardzo niepożądane. I to pierwsze zdanie również wiele wyjaśnia, bo drodzy Państwo, jeżeli tetrabrom bisfenol przekształcany jest do bisfenolu A i w naszym organizmie również jest do niego przekształcany, no to już daje nam to informację, że większość efektów działania tetrabrom bisfenolu A będzie taka jak bisfenolu A. No niestety jest to informacja dla nas niekorzystna. Co jest jeszcze interesujące? W przypadku tetrabromobisfenolu A wykazano jego tak jakby obecność czy występowanie u osób chorych na Alzheimera i korelowano badania wykonane na liniach komórkowych z możliwością późniejszego rozwoju choroby Alzheimera czy chorób neurodegeneracyjnych, szeroko mówiąc, w wieku podeszłym u ludzi. I tak jak już nadmieniłem wcześniej, wiele ksenobiotyków jest podejrzewanych o wywoływanie chorób neurodegeneracyjnych w podeszłym wieku. Skąd, drodzy Państwo, się te ksenobiotyki pojawiają? Jak one się w ogóle wydostają z tego plastiku? No, z plastiku wydostawać się mogą w różny sposób. Przede wszystkim takie dobre rady. No, nie podgrzewamy nigdy w plastiku, nawet jeżeli producent pisze, że jest dany pojemnik czy dany produkt dostosowany do podgrzewania w mikrofalówce czy w podwyższonej temperaturze, bo no, pewne mikroilości mogą zawsze się uwalniać, a przypominam, substancje te akumulują się latami. Promieniowanie ultrafioletowe, czyli pozostawienie plastiku czy tworzywa sztucznego na słońcu, również będzie nam ten proces przyspieszać. I tłuszcze, to jest bardzo istotne. Wiele z ksenobiotyków lubi tłuszcz, czyli jeżeli mamy produkt tłusty albo zawierający tłuszcz, taki lipofilny, przechowywany w plastiku, no to, drodzy Państwo, te ksenobiotyki będą nam, można powiedzieć, wchodzić do tego produktu spożywczego i niestety pozostawać w żywności. Tutaj się pojawia też bardzo poważny problem mikroplastiku, ponieważ wiele tworzyw sztucznych, nawet jeżeli, drodzy Państwo, nie uwolni czy nie wyzwolą się te ksenobiotyki, te trucizny z plastiku, to mikroplastik, który jest obecnie wielkim problemem, również przez nas jest przyjmowany. No, mikroplastiku, drodzy Państwo, nie przyjmujemy oczywiście świadomie. Stanowi on zanieczyszczenie, czy to w produkcie, w technologii produkcji, na linii produkcyjnej jakieś mikrodrobinki się mogą dostawać. No, szacuje się, że ilość tego przyjmowanego mikroplastiku to jest około 5, niektórzy mówią więcej gramów. No jest to bardzo, bardzo poważny problem i jeżeli ksenobiotyk nawet nie zadziała sam, no to w postaci mikroplastiku do naszego ciała się może dostać i enzymy trawienne czy pH naszego przewodu pokarmowego może niestety przyczynić się do uwalniania tych ksenobiotyków z tego mikroplastiku, który przyjmujemy. Teraz chciałbym przejść do trzeciej części naszego spotkania, takiej części podsumowującej, w której sobie podsumujemy, jak sama nazwa mówi, najważniejsze informacje i nakreślimy może takie drogowskazy, jak dobrze żyć, czy żyć może bezpiecznie, tak by było lepiej powiedziane. Jak ksenobiotyki, jaka może inaczej, jest interakcja ksenobiotyków z dziećmi? No, generalnie dzieci jako takie, ksenobiotyków czy tych produktów zawierających ksenobiotyki stosują mało. No, takie dziecko czy młody człowiek stosować może mydło, szampon, pastę do zębów. No już taki nastolatek tych produktów będzie stosował więcej, no ale załóżmy, że jest to tak minimalistycznie, że są to 3 produkty, no oczywiście u małych dzieci tych produktów rodzice pewnie stosują więcej, ale tak sobie policzmy, że będzie to około 3 produktów. Więc jeżeli są to 3 produkty, no to u dzieci ilość tych ksenobiotyków może być niewielka. Jeżeli chodzi o dorosłych, no tutaj mamy rozróżnienie na płeć. No w przypadku mężczyzn tych ksenobiotyków przyjmowanych z produktami może być więcej, bo produktów jest więcej.
Widzimy mydło, szampon, piankę do golenia, pastę do zębów, balsam do ciała. No oczywiście niektórzy mężczyźni, tak jak dzieci, też te trzy produkty, ale zakładajmy, że jest więcej, czyli tak średnio przyjmijmy 6 do 7. I w takiej ilości produktów możemy wymienić około 85 różnych chemikaliów czy tych ksenobiotyków. Natomiast kobiety, no tutaj już ta ilość jest powalająca. Tutaj widzimy wielką grupę różnych produktów. No szacuje się, że to jest od 10 do 18 i ilość substancji chemicznych, drodzy Państwo, jest zdumiewająca, po prostu oszałamiająca, aż 128 różnych składników chemicznych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wiele ksenobiotyków, a są to często różne ksenobiotyki, może ze sobą wchodzić w interakcje. Bardzo często niestety nieprzewidywalne. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak połączenie dwóch czy więcej ksenobiotyków może ze sobą oddziaływać i niestety, oczywiście mogą się niwelować, ale niestety zazwyczaj się wzmacniają. Podsumowując, te różne ksenobiotyki w różny sposób działają na nasz mózg w bardzo często nieprzewidywalny sposób, co skutkuje finalnie zaburzeniami indywidualnymi. Obserwuje się wzrost różnego rodzaju chorób czy zaburzeń neurologicznych, psychicznych, czy to takich zaburzeń jak choroby neurodegeneracyjne, takie poważne schorzenia w wieku podeszłym, czyli choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera, ale również obserwuje się, tak jak Państwo widzieli w prezentacji, koreluje chociażby teftalany z obecnością ADHD. Niektórzy sugerują nawet, że bisfenol czy triklosan może być odpowiedzialny za rozwój depresji i pewnych stanów, bo wykazano, że triklosan również z hormonami tarczycy może wchodzić w pewne interakcje. I to jest ten slajd, który ma Państwu uzmysłowić jedną rzecz. Mianowicie strukturę chemiczną tych wszystkich substancji, tych wszystkich cząsteczek, o których dzisiaj mówiliśmy. Mamy bisfenol A, mamy triklosan, mamy tetrabromobisfenol A, który jest metabolizowany do bisfenolu i mamy ftalany. Ta struktura pierścieniowa tutaj jest podobna i dla naszego organizmu ten pierścień tutaj jest wystarczający, żeby te cząsteczki były rozpoznawane jak hormony steroidowe. I zależnie od stężenia, od długości ekspozycji i od tkanki, do której się dostaną oraz od płci oczywiście, mogą te różne substancje, te różne ksenobiotyki, o których dzisiaj mówiłem, działać z receptorami estrogenowymi, androgenowymi, różnymi, już podsumowując, tak ogólnie mówiąc, receptorami hormonów płciowych różnych i innymi receptorami, które są obecne w naszym ciele, zaburzając metabolizm naszego ciała, no i niestety powodując wiele różnych patologii. Podsumowując, jak ksenobiotyki działają? No, drodzy Państwo, musimy pamiętać, że działają one od najwcześniejszych momentów życia. Niektórzy twierdzą, że nawet jeszcze przed poczęciem działają na plemniki i komórki jajowe i wiele badań rzeczywiście na to wskazuje, że plemniki są uszkadzane i komórki jajowe są uszkadzane. Potem na etapie zarodka, rozwoju płodu, po urodzeniu i przez całe życie dorosłe jesteśmy zalewani ksenobiotykami, różnymi czynnikami, substancjami, które mogą wpływać czy to na rozwój otyłości, czy to na różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe. Jest to niezwykle istotny problem współczesnego społeczeństwa i jest to olbrzymie wyzwanie dla wszystkich gałęzi nauki XXI wieku. I my, i to jest ostatnie zdanie, które, drodzy Państwo, myślę, że powinno najbardziej wybrzmieć w naszych uszach, my jako świadomi konsumenci musimy wybierać produkty jak najbardziej zdrowe, zawierające jak najmniej ksenobiotyków, a przede wszystkim, drodzy Państwo, musimy czytać etykiety. Oczywiście etykiety nie zawsze mówią prawdę, bo tutaj oczywiście nie mówię o złej woli producenta, ale producent czasem może być nieświadomy, co dostaje się do jego produktu w trakcie procesu technologicznego. Coś może w trakcie, przez przypadek, przez nieszczelną maszynę czy jakieś urządzenie dostawać się. Drodzy Państwo, niektórych nie możemy substancji się pozbyć, ale możemy przynajmniej próbować ograniczyć zanieczyszczenie środowiska czy ilość ksenobiotyków dostających się do naszych organizmów.
Jako ostatni slajd chciałbym Państwu tutaj polecić taką literaturę, czy uzupełniającą, czy takie może artykuły, które kiedyś przygotowałem i opracowałem. Są to mojego różnego rodzaju artykuły dotyczące różnych tematów. Bisfenolu, triklosanu, różnych ksenobiotyków, które wpływają na układ nerwowy, DDT. I to jest taki przewrotny tytuł Przekleństwo czy błogosławieństwo XXI wieku, ponieważ no, to zależy od punktu widzenia, bo nadal DDT jest stosowane w niektórych oczywiście rejonach świata. No i takie bardziej może naukowe, ten artykuł ostatni jest taki bardziej może ciężki, ale również zachęcam. Tutaj, jeżeli Państwo chcą poszerzyć swoją wiedzę, to zapraszam do przeczytania moich różnych artykułów na temat, o którym dzisiaj mówiliśmy. Teraz chciałbym odpowiedzieć na Państwa pytania nadesłane do mojej prezentacji. Tutaj na część z tych pytań już poniekąd pojawiły się odpowiedzi w trakcie mojego wykładu. Natomiast ja tak te pytania pogrupowałem w takie pewne grupy tematyczne i odpowiem może po kilka. Pierwszymi pytaniami będą dotyczące tego, jak diety detoksyfikacyjne działają na nasz organizm i czy warto je stosować. Oraz jak nasz organizm metabolizuje ksenobiotyki i czy możemy ten metabolizm i ten proces przyspieszyć czy ułatwić. To odpowiem może jako jedną wypowiedź. No, nasz organizm metabolizuje ksenobiotyki, jest wiele systemów detoksyfikacyjnych. My oczywiście możemy się bronić przed tymi ksenobiotykami. Najbardziej wrażliwe są dzieci, tak jak już było to powiedziane. Naszym takim magazynem większości ksenobiotyków jest tkanka tłuszczowa, w której odkładane są czy to już zmetabolizowane ksenobiotyki, czy ksenobiotyki jeszcze niezmetabolizowane, oczekujące czy czekające na dalszy metabolizm. Dlatego te pytania właśnie się łączą. I drodzy Państwo, gdy stosujemy dietę detoksyfikacyjną, czyli próbujemy się odchudzić i oczyścić z różnych toksyn, niestety bardzo często zatruwamy nasz organizm, szczególnie jeżeli są to osoby bardzo otyłe i bardzo szybko tracące wagę, bardzo szybko tracące tłuszcz. Wtedy bardzo duża ilość ksenobiotyków uwalnia się z tego tłuszczu, z tej tkanki tłuszczowej i nas bardzo gwałtownie zatruwa. Może nieść to bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, więc no należy przede wszystkim uważać w trakcie stosowania tego typu diet. Powinny być one skonsultowane czy to z lekarzem, czy z dietetykiem, aby były na pewno bezpieczne. No i na pewno trzeba, drodzy Państwo, dużo pić, ponieważ ksenobiotyki, gdy opuszczą tkankę tłuszczową, organizm je przetwarza różnymi systemami detoksyfikacyjnymi, aby stały się bardziej rozpuszczalne w wodzie, czyli de facto rozpuszczalne w naszej krwi, która jest na bazie właśnie płynu takiego wodnego i mogły zostać wydalone z moczem. Dlatego należy na pewno w trakcie takich diet detoksyfikacyjnych dużo pić. No to pytanie o detoksyfikację i oczyszczanie organizmu łączy się z kolejnym pytaniem dotyczącym dioksyn w mleku kobiecym. No również częściowo do tego pytania nawiązałem. Mianowicie matka w trakcie karmienia piersią, szczególnie jeżeli jest to jej pierwsze dziecko i żywiła się przez długi czas niezdrowo, zatruwa swoje dziecko niestety ksenobiotykami. No tutaj może takie pocieszające informacje, a kolejne dzieci mają łatwiej, bo matka już oczyszczona jest z tych ksenobiotyków z całego życia. No nie wypowiem się jednoznacznie, czy karmić dziecko piersią, czy nie, bo nie jestem lekarzem. No oczywiście karmienie dzieci piersią jest wskazane, bo ma olbrzymie zalety, przede wszystkim immunoglobulin odpornościowych, które są w mleku, szczególnie tej pierwszej dawce mleka. No dlatego no to trzeba wszystko wyważyć. Dlatego jednoznacznie się tutaj nie wypowiem na ten temat. Jeżeli chodzi o pytania dotyczące kosmetyków i najbardziej szkodliwych ksenobiotyków w kosmetykach, no najbardziej szkodliwe zostały wycofane. Obecnie stosowane szkodliwe substancje, no to przede wszystkim ftalany, o których myślę dużo powiedziałem.
Mikroplastik. Też się pojawiały pytania o mikroplastik. Drodzy Państwo, pozbycie się mikroplastiku nie jest możliwe. My oczywiście nie zjadamy świadomie mikroplastiku, bo jak gdybyśmy mogli go wyłowić z żywności, byśmy to zrobili. Jest to oczywiście nieświadome spożywanie jako zanieczyszczenia technologiczne, czyli tam w przygotowywaniu jakichś produktów żywnościowych on w jakimś tam etapie w mikrodrobiny plastiku się dostają i go w ten sposób spożywamy, czy to jakiś mieszalnik do ciasta, które to ciasto zagniata, mogą jakieś drobiny plastiku się do naszych potraw dostać. Myślę, że są to najważniejsze pytania, bo większość pytań, drodzy Państwo, no, została, myślę, odpowiedziana w trakcie prezentacji. One są bardzo zbieżne tematycznie. Chciałbym bardzo podziękować za możliwość wygłoszenia dla Państwa tego wykładu. Wykład odbył się w cyklu Przybij piątkę nauce, organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Chciałbym Państwa jeszcze na sam koniec bardzo gorąco zachęcić do zadawania kolejnych pytań, na które postaram się jak najszybciej odpowiedzieć.